Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Mariusz Walter. Nasza stacja ruszyła. To jest właściwie Państwa stacja, nie nasza stacja. To są dwa fakty. Resztę faktów o godzinie 19.30. Są tu z nami nasi przyjaciele, są tu z nami nasi goście. Wszystko to odbywa się w jeszcze prowizorycznych warunkach, bo w tym studio robimy naraz 3-4 programy. Nie będę przedstawiał z imienia i nazwiska tych, z którymi pracujemy na co dzień. Poznacie ich Państwo albo już znacie. Przedstawię natomiast ludzi, którym coś ta stacja zawdzięcza. Pan Bolesław Sulik. Mam tylko minutę na to wystąpienie. Koledzy, krótsze klaski, bardziej intensywnie. Pan Len Fertig, prezes CME. Mój przyjaciel Jan Weichert, prezes ITI. I trzeci z trójki ITI-owskiej, Weichert, Walter, Bruno Walsam Giacomo. Jeśli Państwo pozwolicie, oddam teraz głos panu Lenowi Fertigowi. Thank you. Well, first let me offer congratulations to Mariusz. Najpierw proszę pozwolić pogratulować wszystkim. Jestem w tej chwili w TVN. Chciałbym gratulacje złożyć wszystkim ludziom z CME i tutaj obecnym. Jest to naprawdę wspaniała noc dzisiaj. Jest to dla nas krok milowy w historii CME. Pracujemy już w Polsce w telewizyjnym biznesie przez ostatnie 5 lat. Jest to największy rynek telewizyjny w tym regionie. I myślę, że bardzo dobrze, że to jesteśmy. CME ma wspaniałego partnera, ITI. ITI wniosła w ten projekt nie tylko znajomość rynku polskiego, i oczywiście pan Mariusz Walter, tutaj jego znajomość rynku. My posiadamy, wnieśliśmy w to wiedzę programu i zakupów i technologii. Mamy też nadzieję, że TVN będzie, stanie się stacją, którą ludzie w Polsce najbardziej będą lubili. Myślę, że w przyszłym roku albo w ciągu następnych 2 lat mamy nadzieję, że odniesiemy sukces i TVN będzie stacją numer 1. Szanowni Państwo, nie muszę Państwa zapewniać, jak ważny jest dla mnie dzisiejszy dzień i jak ważna jest Państwa obecność dzisiaj z nami. 5 lat staraliśmy się o uzyskanie koncesji telewizyjnej, a tylko 6 miesięcy zajęło nam wybudowanie i uruchomienie, śmiem twierdzić, najnowocześniejszej stacji telewizyjnej w Europie i co ważniejsze, najmłodszej duchem, bo na prawie 400 zatrudnionych w TVN osób 260 ma mniej niż 30 lat. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania TVN, w tym w szczególności przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji panu Bolesławowi Sulikowi i tym członkom Krajowej Rady, którzy głosowali za przyznaniem nam koncesji, a także wszystkim przyjaciołom i sympatykom, którzy przez ostatnie 5 lat podtrzymywali nas na duchu i z życzliwością wspierali nasze telewizyjne ambicje. Dziękuję amerykańskim partnerom CME za cierpliwość. A potrzebowali jej bardzo dużo, ale również za zaufanie, jakim nas obdarzyli, a także wiedzę i pracę, którą wnieśli do tego projektu. Proszę Państwa, prywatna stacja telewizyjna, mimo swojego oczywistego komercyjnego charakteru, musi dążyć do profesjonalizmu i najwyższej jakości. Będziemy się o to starać. Moim życzeniem również jest, jako udziałowca TVN, by stacja ta wniosła stały wkład w rozwój i promowanie polskiej kultury w najszerszym tego słowa znaczeniu. Życzę Mariuszowi Walterowi i wszystkim pracownikom TVN, by zawsze mierzyli wysoko i mieli szeroko rozpostarte skrzydła. Tak, jak to symbolizuje obraz Zdzisława Beksińskiego, który na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia chciałbym przekazać zespołowi TVN. Brawo, brawo. I
Mariusz, życzę Tobie i Twojej drużynie, by nigdy Wam skrzydła nie opadły, mimo że pewnie będą i chwile takiego opadnięcia. Znam tę sytuację, Janku, dziękuję. Bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie i życzę miłego wieczoru. Chciałbym teraz poprosić przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Bolesława Sulika, o oficjalne otwarcie naszej stacji. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Jest takie powiedzenie, że sukces ma wielu ojców. Ja myślę, że na tej zasadzie ojcowie TVN niedługo bardzo się rozmnożą. Ja też bym chciał być do nich zaliczany. Myślę, że mam pewne prawo do tego, bo znosiłem częściowo trudy i emocje przy długiej ciąży. I może wolno mi będzie przypomnieć sobie urodziny mojego dziecka, mojej córki, 14 lat temu. Było to tak, że w nocy, bo moja żona była już w szpitalu, dostałem telefon, że już się coś dzieje, więc ogoliłem się, ubrałem się, wziąłem aparat fotograficzny, bo chciałem zdążyć i sfotografować ten moment. Pojechałem do szpitala i przed naciśnięciem klamki usłyszałem płacz, pierwszy płacz mojego dziecka. Spóźniłem się o 10 sekund i cieszę się bardzo, że tym razem zdążyłem na czas. Brawo! Raz jeszcze dziękujemy, panie przewodniczący. My zabieramy się powoli do pracy. Niedługo już najbliższe programy naszej stacji. A jeśli państwo pozwolicie, ja zatrzymam na chwilę. Proszę bardzo, do roboty, kochani, do roboty. Nie ma wyjścia. Ja na chwilę zatrzymam Korę Jackowską. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo. To miło, że mimo, że jest pani w naszym teamie, że pani znalazła dzisiaj czas. Kora, czy nam się uda? No ja życzę wszystkiego najlepszego. Myślę, że tak. Tak, na pewno tak. Musi. Jeśli pani nam pomoże, jeśli pomogą nam tacy jak pani, nam się musi udać. Bardzo chętnie. Do miłego zobaczenia pod namiotem za chwilę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz ta rozmowa. Proszę nas, czyli była pierwsza wpadka prawdopodobnie na antenie. Rozpoczynamy jeszcze raz. Jeszcze raz, Brajanko. Prezes Walter rozmawia z Korą Jackowską. Manam. Madame czy madam? Manam. Manam, madam, Kora. Kora. Tak jest. Kora, pani była łaskawa dać nam swoją osobowość, dać nam swoją twarz, dać nam też i swoją siłę. Jest pani osobą tak witalną, że trudno znaleźć ludzi o silniejszym charakterze, który przenosi się na innych. Staram się podawać zawsze wyzwanie. To jest dla nas wszystkich wspólne wyzwanie. To tak jak na tym obrazie, który Janek Wejchert przed chwilą nam dał. Skrzydła cały czas w górze. Rynek jest trudny i mam nadzieję, że znajdziemy klucz do tego trudny, rynku. Ale ta kulka jest złota. Tak. Złoty strzał. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, chociaż ma pani świadomość tego, że nie wystarczą dobre pomysły, nie wystarczą tacy ludzie jak pani. Jest jeszcze potrzebne coś, o co będziemy zabiegać z największą siłą. To jest o państwa życzliwość, o zrozumienie, że postawiliśmy stację 6 miesięcy, ale teraz potrzebujemy trochę dłużej, żeby bez strachu pytać was o opinię, czy jesteśmy potrzebni, czy przydaliśmy się wam. Dajcie nam trochę czasu, tylko trochę czasu. Dziękuję bardzo, Karol. Razem z Mariuszem Walterem stałem obok Kory Jackowskiej, największą kobietę roka nad Wisłą. To prawda. Teraz jesteśmy na tej kamerze. Jeśli nasz mały tłumek w studio nie zasłoni mi czerwonego światła, Brian, to jest chyba tu.
Jeszcze mamy jednego gościa. Dobry. Panie Maćku, jak miło pana widzieć. Bardzo serdecznie. Widzę, że dzisiaj prezes Walter jest w formie. Staram się. Tak, jeszcze jeden wywiad do podprowadzenia. Proszę bardzo. Pan mnie zrecenzuje. Tak, gorzej będę, jak wejdę pod namiot i tam mnie zrecenzują. Panie Maćku. Pierwsze pytanie polityczne. Tak. Jak dalece nazwisko ojca pomaga, jak dalece przeszkadza? Maciej Kuron. Proszę państwa, tak mniej więcej po połowie. Tak samo przeszkadza, jak i pomaga. Czy chce mi pan powiedzieć, że przeszkadza w ten sposób, że musi pan równać do wielkości ojca? Czy pan oczywiście. Dawno... Równać w górę. Równać w górę i... Zadzierać głowę do góry. Nie musi pan, jeśli chodzi o wzrost, jest pan od niego wyższy. Jeśli chodzi o pańskie umiejętności kulinarne, to widzowie TVN-u przekonają się szybko. Pan Jacek Kuroń prowadził u nas jeden ze szlagierów. Maciej Kuroń? Maciej, przepraszam bardzo. I to nie był chwyt reklamowy. To nie był chwyt reklamowy. Pan Maciej Kuroń prowadzi u nas lekcję gotowania. Czyni to wspaniale. Mam nadzieję, że to będzie jeden z hitów stacji, tak jak też mamy nadzieję, że jednym z hitów stacji będzie pogodowa ruletka, która niedługo po naszej rozmowie pojawi się jako pierwszy program na państwa antenie. Bo to jest tak, dlaczego pogodowa ruletka pierwszym programem w TVN? Brian, no jak myślisz, dlaczego? Bo lubimy ryzykować. Dobrze, Brian. Piątka, tak. Nie tylko lubimy ryzykować, ale musimy ryzykować. Rynek jest pełen silnych konkurentów. Większość z nich gościmy dziś pod namiotami i dzięki wam, żeście przyszli. Specjalne pozdrowienia dla kanału Plus za jego wspaniały gest. Mianowicie na swojej antenie puścili dzisiaj klip reklamujący naszą stację. Zrewanżujemy się, panie prezesie Rywin, lwie miły. Zrewanżuje mi się wszystkim, którzy patrzą na nas z sympatią i traktują nas tak, jak się traktuje stację na dorobku. Dziękujemy, ale wracając do naszej rozmowy. Możemy rozmawiać. No, masz rację, bo musimy ryzykować. Dlatego ruletka pierwsza. Ale czy my mamy szczęście, Brian? Uważam, że mamy szczęście. Tuż przed zakończeniem XX wieku robimy to, co wiele myślą, że... Lepiej by nie robić. Natomiast... Znaczy ryzykujemy. Tak, życie, tak. Przyszłość należy w ogóle do tych, które ryzykują. To jest prawda. Tam w namiocie, a głównie przed telewizorami w Polsce, ludzie oczekują na tę ruletkę. A my tu, Brian, państwu opowiadamy. Tam pod namiotem ludzie się niecierpliwią. Może my wyciągniemy jeszcze... Wspaniali ludzie zresztą. Wspaniali ludzie zresztą. Może wyciągniemy jakiegoś królika z kieszeni. A prawda jest taka, że stoi tu szef produkcji za kamerą i pokazuje nam na palcach, ile czasu zostało jeszcze do planowanej klasie. I jeszcze 3 minuty. Proszę państwa, stacja na dorobku jeszcze nie ma teledysków wartych tego wieczoru, dlatego musicie państwo nas znieść jeszcze trochę. I przedstawię wam kolejną osobę, której do tej pory nie znaliście, chyba że oglądaliście Wisłę. Pani Jola Konopka, bardzo proszę. Proszę bardzo, dziękuję. Brian, Ja rozmawiam. Pan prezes Walter dzisiaj jest w formie. Dobrze. Utrzymuje formę. Próbuję. Pani Jola pracuje w krakowskiej Wiśle, która od dziś nazywa się TVN Południe. Dobry wieczór państwu. To dobrze, pani Jolu, że pani się sama odezwała, bo dwóch chłopów z mikrofonami nie dopuściłoby panią do rozmowy do końca. Takie miałam wrażenie, dlatego się odezwałam. Jest cudownie, jeśli czuję, że mogę dzisiaj być gościem tu w tej stacji, która w zasadzie już chyba jest moją również, prawda? Tak jest. A za kilka dni będę mogła spróbować swoich sił. Czekajcie państwo na panią Jolę Konopkę, fakty Warszawa. Czy... Zapraszam. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy na koniec możemy poprosić człowieka, który ma 1000 pseudonimów? Nie wiem, czy to o mnie chodzi, panie prezesie i Brian, chcę powiedzieć, jak szybko ze sobą telewizje współpracują, Kanał Plus i nasza telewizja, czyli TVN, nowa telewizja, niebieska telewizja, świadczy o tym, że w tej chwili jesteśmy gotowi do wyemitowania materiału z Kanał Plus. Dziękujemy bardzo.
Idzie. To kiedy mamy wejście teraz? Po materiale. Na którą kamerę? I znowu, proszę Państwa, okazało się, że życzenia, choć prawdziwie serdeczne, jak Państwo żeście zauważyli, z takim francuskim humorem, ten śmiech noworodka, zwłaszcza w moim wieku, był dla mnie bardzo miły. Bo tak miało być, pół żartem, pół serio. Pół żartem, pół serio. Brian, pomagaj mi, bo mamy jeszcze... Ale pan prezes świetnie się sprawuje jako prezenter, prawda? I zastanawiam się, czy nie pomyśleć o jakimś specjalnym programie. Dyrektor programowy stacji, pan Adam Górczyński. O specjalnym programie dla mnie owszem można, ale to na późną starość, czyli panie Adamie za jakieś 30-40 lat. A ja proponuję już w niedzielę, panie prezesie, i jeżeli znam swoją siłę, to postaram się pana przekonać do tego, żeby pan już zaczął odpowiadać na listy telewizów, które do nas przychodzą, mimo że dopiero teraz nadajemy. I tak będzie, stanę przed państwem oko w oko z kamerą i będę zbierał razy. Mam nadzieję, że od czasu do czasu przyślecie państwo dobry list, czy zwyczajne pozdrowienia. Zobaczmy, czy mamy szczęście i... Pogodowa ruletka. Odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spotykają się po latach. Dwaj byli terroryści. Get back to the keyboard! Jeff Bridges i Tommy Lee Jones. W ekscytującym kinie akcji. Stróż prawa i szaleniec opętany zemstą. Gdy eksploduje bomba, nie ma już czasu na nic. Dziś o 20 w TVN. Eksplozja. Jesteś płatnym zabójcą? Nie. Tak. A i nie. Gary Oldman, Jean Reno i Natalie Portman. Z wyjątkiem kobiet i dzieci. W wielkim filmowym przeboju Leon Zawodowiec. Jefferson, w czym mogę pomóc? Zadzwonię później. Dziś o 22.45 w TVN. Leon Zawodowiec. Witam Państwa bardzo smacznie i zapraszam na wyżerkę. Zaczynamy od krojenia mięsa. Zamieszamy całokształt pstrągi. Przystępujemy do wielkiego finału. A ja oczywiście nie wytrzymam i pozwolę sobie spróbować. Maciej Kuroń zaprasza, a Maciej Kuroń to ja. 7 października w TVN. Gotuj z Kuroniem. Hej, telewizor, usiądź pogodnie, nawet jeśli leje, twoje szczęście nie zmoknie. 3, 2, 1, 0, ruletka już się kręci. Ludzie, ale kobra, jakie napięcie!